idę zarabiać i jak wrócę, to niech będzie kolacja na stole, a dziecko pocałuje w czoło i powiem dobranoc. Twoja partnerka, albo partner, jeżeli to partner został w domu z dzieckiem, jest bardziej zmęczona od ciebie. Nawet jeżeli pracujesz na budowie i po prostu cały dzień układasz cegły. Kuba, jak wielką miałeś ochotę po całym dniu spędzonym z małym, ludzkim dzieckiem na seks? Czy malowałeś się, czy jeszcze zakładałeś obcasy? Turururu. Dzień dobry, kochani. Witam Was na kanale Malina Błańska. Dziś rozmawiam z Jakubem Szamałkiem, pisarzem. Powiem coś, na co ja bym sama nie zwróciła uwagi, ale dzisiejsze wideo jest adresowane do mężczyzn. Jakub jest scenarzystą gier komputerowych, takich jak Cyberpunk czy Wiedźmin 3. To powinno zrobić na Was wrażenie, ale teraz mam nam jeszcze coś. Tutaj się wesprę ściągawką. Jakub został zaliczony przez Fundację Respublika, Google i Financial Times do grona 100 młodych liderów Europy Centralnej i Wschodniej. I z tym mężczyzną, z tym wspaniałym mężczyzną rozmawiam dzisiaj, ale rozmawiam o czymś trudniejszym niż pisanie książek i o czymś trudniejszym niż pisanie gier komputerowych. Nie dlatego, żebym to umiała robić, ale dlatego, że wiem, jak trudne jest zajęcie, o którym dzisiaj z nim rozmawiam. Jakub został pół roku z małym dzieckiem, sam w domu. Przez pierwsze pół roku Matyldą małą zajmowała się Marysia, żona Kuby. Tutaj podlinkuję Wam rozmowę z Marysią. Ale drugie pół roku wziął Kuba urlopu wychowawczego. To Kuba spędził pół roku z Matyldą i pełnił te obowiązki, o których wszyscy mówimy, że to w zasadzie tylko mamusia może robić. I Kuba powie Wam, chłopaki, dlaczego warto być ojcem, dlaczego warto być aktywnym ojcem. Zapraszam Was na rozmowę. Kubo, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto. Mhm. I wiem, że będziemy dokładać razem starań, żeby przekonać innych mężczyzn i inne kobiety do tego, żeby oddawały tę część swojego królestwa, czy jak to chcesz nazwać, jak to nazwać, mężczyzną. Ale powiedz mi, dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego ja to zrobiłem? Bo wydawało mi się, że to jest oczywiste, że jeżeli decydujemy się na dziecko, bo uwaga, to nie jest obowiązkowe, jakby nie trzeba, jeszcze nie jest obowiązkowe, bo te standardy wschodnioeuropejskie może niedługo sprawią, że będzie obowiązkowe i trzeba będzie odklepać trzech Polaków i paru Polki, ale na razie jest to opcjonalne. No to jeżeli się decydujemy na dziecko, no to chcemy chyba z jakiegoś powodu je mieć. Chcemy je wychować, mieć z nim związek, bo nie wiem, jakie mogą być inne motywacje, żeby mieć dzieci poza jakimś, nie wiem, znudzeniem albo niezrozumieniem tego, na czym polega wychowywanie dziecka. I myślę, że często jest to po prostu bezrefleksyjne. Jest to naturalna kolej rzeczy, no, tak, egzystencji. Tak, przejście na kolejny etap wspinania się na tak drabinie dorosłości. No ale jednak mi się wydaje, że jak się ma dziecko, to się bierze odpowiedzialność za to dziecko i też chyba nam zależy na tym, żeby to dziecko było szczęśliwe. Chciałbym założyć, że to jest taka jakby sensowna podstawa. Najszczęśliwsze dziecko jest z matką. Na pewno jest wiele... Ja będę tą czkawką taką... Tak, z matką. Pytanie też, które warto sobie zadać, czy te matki są szczęśliwe. Bo oczywiście są takie układy, gdzie rozumiem, że mamy dwoje dorosłych ludzi i jedna z partnerów deklaruje, no mnie nie interesuje życie zawodowe, zostanę sobie w domu i chcę się realizować jako ojciec czy jako matka. Nie ma z tym absolutnie nic złego, jeżeli to jest świadoma rozmowa, w której dwoje partnerów ustala, dobra, no to ty bierzesz na siebie więcej tego, a ja więcej tego. Natomiast tak jak mi się wydaje, to często to nie jest efekt takiej rozmowy przed, kiedy sobie ludzie różne rzeczy obiecują albo deklarują, albo dyskutują o nich, tylko jest takie założenie, że okej, jesteśmy w epoce wyzwolenia, feminizmu, więc i ty i ja chodzimy do pracy, zarabiamy, spłacamy kredyty i tak dalej, ale potem jak się pojawia dziecko, to jednak z jakiegoś powodu to nagle staje się wszystko obowiązkiem kobiety. Czyli nie dość, że jest praca, to jest jeszcze dziecko i to trwa nie te pierwsze pół roku, powiedzmy, kiedy są biologiczne może pobudki do tego, żeby czy powody, dla których można powiedzieć, że ta matka rzeczywiście musi być bardziej obecna, tylko trwa lat 18. No i wydaje mi się, że to sprawia, że wiele osób jest w swoich związkach nieszczęśliwych, to po pierwsze, a po drugie potem ojcowie nagle odkrywają, że nie bardzo rozumieją swoje dzieci i
nie znają ich i to nie jest fajne ani dla nich, tak myślę, w dalszej perspektywie, ani do tego dziecka, które ma po prostu jakąś jednostronną relację, już nie mówiąc o kobiecie, która znajduje się w sytuacji, której nagle jest całkowicie odpowiedzialna za szalenie ważną sprawę, szalenie też wyczerpującą i trudną sprawę, nie? Bo ja bardzo kocham moją córkę, ale to nie zmienia faktu, że wychowywanie jej i branie odpowiedzialności za niej i tak dalej, to jest po prostu ciężka sprawa, nie? To jakby, żeby, jeżeli chcemy to robić dobrze i rzeczywiście zależy nam na efekcie, to nie jest coś, co można robić na pół gwizdka. Dlatego namawiałbym mężczyzn, żeby nie uciekali od dziecka, które spłodzili, tylko poważnie potraktowali taki projekt i brali udział w wychowaniu tego dziecka od samego początku. I właśnie jakby wychowanie, moim zdaniem, to nie jest to, że raz w tygodniu ojciec przy rosole wytłumaczy, na czym polega świat i znad gazety coś burknie, tylko wychowanie to jest też codzienność, to są codzienne interakcje, to jest pomoc w dobieraniu ubrań, to jest zabawa, to jest rozmowa, to jest odbieranie dziecka z przedszkola. Jak ze wszystkim, co robimy w życiu, trening czyni mistrzem i ważna jest taka codzienność, a nie jakieś wielkie gesty raz na miesiąc. Jak to było w waszym przypadku? Tak. Czyli rozumiem, że ty i Marysia odbyliście tę rozmowę. Odbyliśmy, tak. Tak odbyliśmy. I umowa była taka, pierwsze pół roku ona. Tak, a drugie pół roku nie. No i wydaje mi się, że to jest całkiem fair. Jak się przygotowywaliście do tego? To się jakoś... Wiesz, próbuję... Znaczy ja was znam i... choć wtedy was jeszcze nie znałam. Tak, wtedy jeszcze. I więc potrafię sobie chyba wyobrazić, jak to mogło przebiegać, ale... opowiedzmy o tym, czy ty byłeś wtajemniczany, jakby, wiesz, czy byliśmy wtajemniczani? To nie jest tak, że Marysia razem z Janikami dostała jakąś wewnętrznie zakodowaną instrukcję zapinania pieluch, czy karmienia dziecka kaszkami, czy kąpania dziecka w wanience. To są wszystko rzeczy, które się trzeba nauczyć. Tutaj jakby oboje się przygotowywaliśmy, oboje chodziliśmy na szkoły rodzenia i staraliśmy się zorientować w tym wszystkim, jakby zorientować się, co nas czeka. A w momencie, kiedy dziecko się pojawiło, to dla nas obojga to było tak samo wielkie wyzwanie i taka sama wielka niewiadoma, przy czym ja do tego, jak to wchodziłem, świeży, niewymęczony, a Marysia wchodziła w ten temat po trudnej ciąży i po porodzie, więc powiedział wręcz, że miałem fory tutaj. Tak, w tym zakresie. Także oboje się musieliśmy tego uczyć, i tylko że mieliśmy takie poczucie, że to właśnie wspólny projekt, że to nie jest tak, że ja powiem, teraz coś zrobiłem, idę zarabiać i jak wrócę, to niech będzie kolacja na stole, a dziecko pocałuje w czoło i powiem dobranoc, tylko że robimy po prostu, że to jest nasze wspólne życie, wspólny związek, wspólne dziecko i robimy to razem. Zastanawiam się, co może siedzieć w głowach mężczyzn, którzy żyją w ten sposób. Nawet nieświadomie podejmują tę decyzję, bo wyobrażam sobie, że czasem może to być ucieczkowe, nie? Takie, wydaje mi się, że to jest taka orka, że... kilka dni temu słyszałam historię weterynarza, który powiedział tak, wolę chodzić na 12 godzin. Oczywiście. Do kliniki, tam operować, prześwietlać, leczyć zwierzęta, niż siedzieć w domu z dzieciakami. Podziwiam moją żonę. Nie? Oczywiście, ja też miałem taką sytuację, że kiedyś szedłem do pracy w weekend, bo coś się paliło w przenośni wczesna i trzeba było wszystkie ręce na pokład zwołać. No i w drodze do biura wpadłem na kolegę z działu obok. No i tak w ramach small talku sobie zacząłem narzekać, że tutaj nas ściągają w weekend. On powiedział, świetnie, ja się bardzo cieszę, bo nie muszę siedzieć w domu z dziećmi. No i wtedy sobie pomyślałem, a to dobrze, że masz dzieci? Czy to fajnie? Czy to jest... dobrze. Ale moim zdaniem nie byłoby w ogóle dzieci, gdyby już wszyscy ludzie wiedzieli, jakie to jest trudne. No to oczywiście, to jest swoją drogą, tak. To też jest prawda, ale wydaje mi się, że to jest raczej smutna konstatacja, że się ucieka od swoich dzieci do pracy. Oczywiście jakby są tacy, ja mam dużo takich anegdot,
którymi muszę powiedzieć, ale uznajmy, że tutaj żeśmy tymi dwiema zarysowali krajobraz. Na pewno są takie przypadki, ale wydaje mi się, że też bardzo dużo jest takiej presji społecznej, która jest albo uświadomiona, albo nieuświadomiona. No i taka podstawowa rzecz, czyli stres, że masz nagle pójść do swojego pracodawcy i powiedzieć, no dobrze, to ja teraz wezmę pół roku wolnego. I ja byłem w swoim zakładzie pracy pierwszą osobą, która przyszła z takim ogłoszeniem, że nie znika na 2 tygodnie, co też w niektórych miejscach pracy jest postrzegane za faux pas i w ogóle może skrzywdzić karierę. Tylko że no to ja teraz chciałem powiedzieć, że od stycznia nie będzie mnie przez pół roku. Ale oczywiście ja też byłem zestresowany, mimo że jakby... Sam przerobiłeś ten temat, tak? Tak, sobie. Tak. No jakby do tej pory miałem same pozytywne jakby z pracodawcą kontakty, ale jednak to, że musiałem pójść powiedzieć, że na te pół roku znikam, no to było stresujące. Oczywiście tutaj wszystko się fajnie potoczyło i nikt nie ma do mnie to żalu, ale oczywiście jestem świadomy tego, że w wielu miejscach pracy no to by było postrzegane jak jakaś dziwna fanaberia. Albo byłoby to postrzegane jako zachowanie nieprofesjonalne. No mimo tego, że po pierwsze przysługuje nam takie prawo, a po drugie kobiety robią to cały czas. Ale płacimy swoją cenę. Ale płacicie za to oczywiście cenę, bo wiadomo, że już nie można pytać na rozmowie kwalifikacyjnej, a przepraszam, a czy panuje pani mieć dzieci, ale i tak sobie to różni pracodawcy o tym myślą i jak nie pytają wprost, to pytają dookoła. I jak jest takie założenie, że kobieta to nigdy nie wiadomo, bo może pójść, zniknąć, tak, bo dziecko. No i ja chciałbym żyć w takim świecie, gdzie jest założenie takie, że w ogóle ludzie w wieku reprodukcyjnym, czy mężczyźni, czy kobiety, mogą chcieć być zaangażowani w ten projekt, jakim jest wychowanie swojego własnego dziecka. A czy wchodzi jakoś po powrocie, potem jakakolwiek sugestia? Z tego, że no to teraz mam nadzieję, że żona będzie dalej chodziła na wywiadówki przy szkole i żłobek będzie do żony dzwoniła. Nie, całe szczęście nie, aczkolwiek jestem świadomy tego, że tutaj miałem po prostu szczęście, powiedzmy, że miałem pracodawcę, który to rozumiał i który chce być nowoczesny i hippie w ogóle. A czy byłeś jedyny? Czy zapoczątkowałeś się? Zapoczątkowałem trend i po mnie rzeczywiście było jeszcze, wiem o tam chyba 6 czy 7 facetach, którzy poszli też na półroczny ten. I jakby dla żadnego z nas się to nie skończyło jakąś tragedią. No mój kolega jest teraz, awansował na pozycję menedżerską, ja w ogóle dostałem awans w trakcie bycia na urlopie. Więc być może, tutaj zwracam się do mężczyzn, jeżeli ja coś tutaj zbłądzili. 40% tak? Na moim kanale. Też nie wiem, czy oni przysłuchują całą rozmowę, czy tylko patrzą, wiesz, na... No właśnie, może tak. Trzymam kciuki, słuchajcie, za waszą uważność. Więc może ta obawa też jest bardziej w głowie niż w rzeczywistości. To znaczy, że może bardziej się obawiają tej reakcji niż trzeba. Bo w moim przypadku to naprawdę było dosyć gładkie. Wręcz powiedziałbym, że w ogóle ja dostawałem dużo takich niezasłużonych punktów bonusowych, jako ten ojciec z dzieckiem małym w wózku, bo w placówkach zdrowia, gdzie przychodziłem z dzieckiem na szczepienie albo na jakieś kontrole, to wszystkie panie pielęgniarki wokół mnie skakały, jakby tutaj no, po prostu przyjechał jakiś książę z wizytą. No co oczywiście podkreślam, niezasłużone, bo to samo robią kobiety i nikt im nie klaszcze. To jest historia, którą też opowiadał już lata temu Jacek Grzakowski, który, jeżeli znasz historię jego życia, przerobił samotne ojcostwo zwykłych malutkich dzieci. Opowiadał, że przysposobił sobie rower, jedno z przodu, drugie z tyłu i że w czasach, w których były bardzo długie kolejki, on nie uświadczył ani jednej. Ponieważ po prostu tak. W glorii i chwale wjeżdżał z tymi wycieczkami i wszystkie panie się rozstępowały, żeby go dopuścić. No więc tę zachętę można powiedzieć tym 40% widzów, że takie się ma jeszcze chody, jako właśnie zaangażowany ojciec małego dziecka. Ale mieliśmy mówić o tym, co może zniechęcać. No więc oczywiście pierwsza rzecz to jest taka reakcja, a myślę, nie wiem, co się potencjalna. Stanie, tak. Nie wiem, co się stanie, jak odpłynę mam karierę. Druga, myślę, drugi taki element, który może być przeszkodą, to oczywiście jest reakcja rówieśników, kolegów, którzy mogą to wyśmiać albo uznać, że to jest jakieś niemęskie. I to oczywiście też siedzi w nas facetach, że sobie myślimy, co jest męskie, co jest niemęskie
czy przewijanie jest męskie, czy nie męskie i tego rodzaju różne durne rozkminy, ale ja wiem, że to jakby siedzi w człowieku. Ale też myślę, że te takie stereotypowe myślenie, takie sztywne podziały ról, to też siedzi w kobietach. Ja też jak rozmawiałem z przyjaciółkami, które też patrzyły na nas, też spodziewały się, że będą miały dziecko. Dostawało się Marysi. Nie, nawet nie, ale one mówiły, nie, to ja bym nigdy nie zostawiła mojego dziecka z, bo on nie wie, jak zrobić to albo jak zrobić tamto, on by się nigdy się nie ogarnął, ja to już wolę zrobić sama. I zresztą tak kobiety mówią nie tylko o dzieciach, ale na przykład też o sprzątaniu kuchni i wielu innych tych niewdzięcznych różnych, czy wdzięcznych, ale takich typowo domowych. Tego trzeba było mieć doktorat, tak, który ty masz, słuchaj. Mam, i to doskonale mi właśnie ułatwia sprzątanie kuchni. Także rzeczywiście też jest tak, że kobiety też nie do końca wierzą, że mężczyźni mogą, no i ja myślę, że mogą, no to nie jest takie skomplikowane, tylko to jest tak naprawdę, znaczy skomplikowana to cała jakby fizyczność tego, tak? Czyli te podgrzewanie mleka i trzymanie dziecka i przewijanie pieluch, to jest no coś, czego po prostu trzeba się nauczyć i im częściej się to robi, tym to lepiej wychodzi. To, co jest trudne, to moim zdaniem ta cała emocjonalno-psychologiczna część, czyli na przykład nie tracenie cierpliwości swojego dziecka w momencie, w którym ona po raz 15 czy 20 robi coś, czego nie powinna robić. No, ale to jest jakby osobny temat tutaj. No i jak ty to przeżywałeś, bo wspominasz właśnie o tym, jak społeczeństwo zareaguje, nie? Tak. Doświadczyłeś tej oceny, np. zarzutu niemęskości, albo też czy Marysia właśnie spotkała się, gdy ty już wpływałeś sobie na tej glorię aktywnego ojca, z jakimiś uwagami, że to chyba ty powinieneś się tym zajmować. Wiesz, chyba nie. Jakby nie pamiętam, żeby takie komentarze gdzieś padały. Myślę, że na pewno były jakby myślane takie komentarze. Jak tego doświadczyłem? No więc jest to strasznie męczące. Znaczy, poza tym, że to jest bardzo fajne i strasznie się cieszę, że to zrobiłem, to jest to absolutnie mordęga i były takie dni, że budziłem się rano i widziałem, że Marysia wychodzi i byłem tak zmęczony już w tym momencie, że na myśl o tym, że teraz przede mną cały dzień, no po prostu nie miałem siły wstać z łóżka, no więc było i tak. Oczywiście nauczyłem się robić wszystko jedną ręką, bo dziecko w tym momencie, tak 7-8 miesięcy, bardzo potrzebuje kontaktu i jest nieszczęśliwe, jak tego kontaktu nie ma, więc nawet się nauczyłem wiązać buty jedną ręką. Na zachętę powiem, że schudłem 8 kilo w trakcie mojego pół roku z dzieckiem, bo mój model miał tak, że spał tylko i wyłącznie w ruchu. Te trzy drzemki dziennie się musiały odbywać na spacerze, albo w nosiku, albo w wózku, albo w fuście, a nie w łóżeczku. Absolutnie to było nierealizowalne, więc po pierwsze cały czas chodziłem, a po drugie nie miałem czasu jeść, więc to jest świetny sposób na to, żeby dużo schudnąć. Co jeszcze? Po powrocie do pracy musiałem wymienić całą garderobę, bo nie miałem żadnej koszulki ani spodni, które nie miały na sobie po prostu grubej warstwy mleko podobnego. No dokładnie, to po prostu wszystkie moje ubrania wyglądały jak niedokończony projekt Jacksona Pollocka, po prostu pieprzone od góry do dołu, niespieralnymi jakimiś rzeczami. Więc było dużo takich po prostu trudnych momentów, ale no, wydaje mi się, że dzięki temu mam teraz kontakt z córką taki, jaki mam. I to, co dostrzega, jestem bardzo dumny, to, że jak nasza córka się walnie w kolano na placu zabaw, to nie była mama, tylko była rodzice. I to jest dla mnie takie świadectwo tego, że ja tutaj zrobiłem swoje i jestem po prostu... mamy po prostu równie ważną rolę w jej życiu i bardzo jestem z tego dumny. Ja nie będę tutaj nawet ściemniał, że to jest tak, że przez te pół roku to po prostu się do mnie zaśmiewała i po prostu do siebie buchaliśmy jak gołąbki, bo dziecko w wieku 6-12 miesięcy dopiero się uczy w ogóle jakby swoje emocje pokazywać i nawiązywać kontakt z ludźmi jakiś taki świadomy. Więc to nie było tak, że siedzieliśmy na ławce, się śmieliśmy do siebie i się pozieraliśmy nocami.
Ale wydaje mi się, że po prostu ten czas był takim, po pierwsze, fundamentem naszej relacji dzisiejszej, mojej i Matyldy, a po drugie, no to też była właśnie szansa dla Marysi, żeby ona po tym swoim pierwszym pół roku, żeby wróciła do pracy zawodowej, żeby nie miała długiej przerwy, żeby też mogła po prostu odsapnąć od no, tych trudnych obowiązków. No i też dla nas bardzo trudny był ten okres między pierwszym a drugim rokiem życia naszego dziecka, bo wtedy już oboje byliśmy w pracy. I był żłobek i to była bardzo skomplikowana po prostu logistyka i jakby różne codzienne rzeczy, które wcześniej no nie wymagały planowania, typu trzeba zrobić zakupy albo coś trzeba załatwić wieczorem, to nagle wszystko się okazało, że wszystko na wszystko wpływa i te koła zębate są u siebie jakoś pozaczepiane. Tak, to mam, okazało miejsce. Się mieć tak. 6 godzin tylko. Tak, dokładnie. Wtedy Matylda była w żłobku. Tak, i pamiętam, że to był taki czas, kiedy żeśmy oboje po prostu biegali wiecznie z wywieszonym językiem. No ale też jakby dzięki temu jednocześnie mamy, wydaje mi się, fajną relację z córką, za czym co ona powie za 15 lat, jak sobie będzie wyglądało to nagranie. Może zostawi komentarz. Za 15 lat zapraszam Matyldę. Dokładnie tak, będzie weryfikacja tych wszystkich tutaj deklaracji. Dobra, Kuba, no. To ja mam jeszcze takie pytanie. Tak. Powiedz, po tym doświadczeniu półrocznym, powiedz mężczyznom, którzy są po tej drugiej stronie, czyli oni chodzą do pracy, a kobieta siedzi w domu i wracają z tej pracy. I co? Gdzie te trzy dania? Czemu ona daje mu dziecko na ręce od początku? Czy czujesz te emocje, nie? Tego, tak, że tak. Człowiek jest wypruty, nie ma na nic siły. Czy też miałeś takie poczucie, że dobra, Marysia, ja muszę przez sekundę pójść do toalety, nie? W sensie bez dziecka na rękach. Tak, absolutnie. Co chodzi o takim mężczyznom? Jest wysoce prawdopodobne, wręcz pewne, że twoja partnerka albo partner, jeżeli to partner został w domu z dzieckiem, jest bardziej zmęczona od ciebie. Nawet jeżeli pracujesz na budowie i po prostu cały dzień układasz cegły, albo nawet jeżeli pracujesz w call center i cały dzień... Te cegły nie uciekają. Tak, te cegły nie uciekają, nie zżygają się na ciebie, nie zestrają się na ciebie, jak jest pora wychodzić. Jest takie bardzo, moim zdaniem, mądre podsumowanie rodzicielstwa takiego wczesnego, zwłaszcza, nie pamiętam, kto to powiedział, że to jest jednocześnie doświadczenie takiej bardzo głębokiej samotności i ciągłego bycia z kimś. Bo to jest tak, że jesteś z tym dzieckiem i nie masz możliwości, przynajmniej nie powinnaś, nie po prostu zostawić go w pokoju, wyjść, bo masz dosyć. Po prostu musisz być z tym dzieckiem, nawet kiedy on jest chory, marudzi, ma zły humor, wrzeszczy. No po prostu to jest cały czas twoja odpowiedzialność i twoje po prostu zadanie. A jednocześnie ta interakcja nie jest taka jak interakcja z dorosłym człowiekiem. No, nie pogadasz, to dziecko ci nie wytłumaczy, o co chodzi. A musisz cały czas zgadywać, czy krzyczy dlatego, czy dlatego. I po prostu jest to rzeczywiście bardzo, bardzo męczące. I wydaje mi się, że jednym z powodów, dla których to jest tak męczące, jest też to, że jakby to wychowanie dzisiaj wygląda chyba inaczej niż wyglądało kiedyś, że my żyjemy w takich mniejszych, nuklearnych rodzinach. I to nie jest tak, że jesteśmy otoczeni babciami, ciociami, nie znamy swoich sąsiadów. No ciężko tutaj po prostu znaleźć oparcie w jakiejś takiej bezpośredniej, bliskiej społeczności. Znaczy, oczywiście wiem, że są wyjątki, są domy wielopokoleniowe, są fajne jakieś zwarte społeczności, ale wydaje mi się, że jednak dla większości osób to jest takie dosyć samotne doświadczenie. Więc ja bym powiedział takim mężczyznom, że po pierwsze, to twoja partnerka jest pewnie bardziej zmęczona od ciebie, mimo że przecież siedzi w domu cały dzień. A po drugie, że to jest ten moment, kiedy, jeżeli tak jest, że w waszym związku, że ty pracujesz, jesteś w domu późno, a żona zajmuje się dzieckiem, że to jest ten moment, kiedy ty możesz budować tę relację z dzieckiem i nawet jeżeli to wydaje się, że to jest coś takiego pozbawionego jakiegoś głębszego wymiaru emocjonalnego, typu
no właśnie, ubiorę cię w piżamę, albo założę ci pieluchę, albo pójdę z tobą do sklepu, to wydaje mi się, że poznajemy dziecko nie tylko w tych właśnie momentach do zdjęcia do albumu rodzinnego, kiedy czytamy bajeczkę na dobranoc, albo nie wiem, puszczamy po raz pierwszy wspólnie latawiec, tylko w takich małych momentach codzienności. Istnieje taka narracja, że mężczyzna zaczyna doceniać i w ogóle nawiązywać więź z dzieckiem, gdy ono zaczyna mówić około drugiego roku życia. No oczywiście wtedy jest dużo łatwiej, a co kobiety, rozumiem, jak to dziecko tego dziecka wcześniej drze się w twarz, to wtedy nawiązują po prostu tą bliską relację. No nie wiem, nie byłem nigdy kobietą, niestety, bo to myślę też miałoby swoje różne plusy, ale jakby się w ogóle wydaje, że te pierwsze dwa lata są trudne w nawiązaniu takiej jakby świadomej relacji dwustronnej, bo dziecko na początku przez pierwsze pół roku to w ogóle nie bardzo robi cokolwiek, a potem jak robi, to się głównie frustruje, że nie wychodzi, nie jest w stanie powiedzieć o co chodzi, co biega. A między tym pierwszym a drugim rokiem to też głównie się przewraca i potem krzyczy, że się przewróciła. I rzeczywiście to jakby po drugim roku jest dużo, dużo łatwiej jak relacja. Wydaje mi się, że to wynikało tutaj też z jakiejś wielkiej różnicy między płciami, tylko po prostu to jest łatwiejsze, to jest zawsze łatwiejsze, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. To ja na końcówce poproszę cię, Kuba, byś wytłumaczył mi coś. Tak. Bo wiadomo, kobiety i mężczyźni mamy inne pakiety startowe, społeczne, tak, kulturowe. No, próbujemy wszyscy uciekać od tych schematów, ale jednak sami w nich żyjemy. Chciałabym zrozumieć, dlaczego twoim zdaniem mężczyźni uciekają, unikają, albo nawet nie używając ocennych słów, nie są bardzo często obecni w efekcie jakichś swoich pobudek, pomysłów, emocji, decyzji w tym wczesnym rodzicielstwie. Dlaczego oni to robią sobie, temu dziecku i tej kobiecie? Wydaje mi się, że dlatego, że to jest po pierwsze bardzo trudne. I bo mogą. Bo mogą, tak. To po pierwsze dlatego, że to trudne. Po drugie dlatego, że mogą. A po trzecie też wydaje mi się, że dlatego, że nagle się bardzo drastycznie zmienia to, jak działa związek i w ogóle to, jak wygląda ich relacja z ich partnerką, bo nagle się okazuje, że pewne rzeczy, które były oczywiste albo które były codzienne, no to już przestają działać. I ta partnerka, która wcześniej mogła po prostu chodzić codziennie w szpilkach i ze zrobionymi wczoraj włosami i wyglądać jak modelka, to nagle może nie mieć na to przestrzeni. I że wcześniej to sobie oglądali filmy, a on wychodził z kolegami na piwo, a w ogóle doba miała aż 36 godzin, a teraz nie ma. I ten dom jest nagle inny. Jest, czasami można sobie tak postrzegać, że hej, to jest jakoś mniej fajnie, nie? Tutaj śmierdzi gównem, dziecko się drze, żona zmęczona i ma pretensje, no to ja zostanę 2 godziny dłużej w pracy. Ale no... Dlaczego zostajesz dłużej? Nie chcę przeszkadzać, tak, bo żona usypia. Tak, tak, przyjdę, jak już jest gotowy. No i wiesz, jakby są różne definicje męskości. Dla mnie, jakby, że miałbym powiedzieć, że męskość jest w ogóle czymkolwiek, to jest odpowiedzialność. To jest być odpowiedzialnym człowiekiem, przecież tak naprawdę nie wiem, bo kobieta też musi być odpowiedzialna, więc może powiedzmy takiej dorosłości, to jest odpowiedzialność. No i sorry, jeżeli masz partnerkę, żonę i decydujesz się na dziecko, no to uciekanie od konsekwencji tej decyzji, uciekanie od tego trudnego odcinku frontu, od tego zmienionego domu i od żony i od dziecka, to jest no po prostu dla mnie skrajny brak odpowiedzialności i ja no po prostu to oceniam to jako niedojrzałość. Ale Kuba, przez lata się tak działo. No, w sensie nasze matki, nasi ojcowie, dziadkowie nie robili tego inaczej. No nie robili tego inaczej. To dlaczego teraz my dzisiejsi mężczyźni mamy coś zmienić, wchodzić w przestrzeń roli kobiety? Nie, no w ogóle historia jest pełna różnych ciekawych modeli, które wyszły z użytku.
I no 100 lat temu to jeszcze kobiety nie mogły głosować i to też pewnie znalazłoby się wielu dzisiaj ludzi, którzy by powiedzieli, że to był fajny pomysł. No ale jednak żeśmy doszli do wniosku, no, że jednak jesteśmy sobie równi, tak? Takie mam wrażenie, że jednak taka jest konkluzja. No to traktujmy się jako równi po prostu partnerzy, nie? I tak jak mówię, jeżeli w jakimś związku dochodzi do takiej decyzji w wyniku rozmowy, że okej, okay, ja zostanę z dzieckiem, biorę na siebie, to ty zarabiasz, niezależnie od tego, jakby po której stronie tego równania jest mężczyzna, a po której kobieta, to spoko. Ale jakby, jeżeli to jest świadoma decyzja, przegadana, pewnie. Są ludzie, którzy jakby nie czują potrzeby jakiejś bardzo intensywnej, zawodowej, wiesz, zawodowego rozwoju, to jest okej. Okay. Ale jeżeli jesteś... Też nie jest okej, okay, bo to znaczy, dziecko wtedy ma tylko kontakt z jednym rodzicem. Tak, znaczy weźmy pewnie, masz rację. Też ma swoje minusy, pewnie. Ale jeżeli to jest przynajmniej efekt jakiejś w miarę świadomej rozmowy, a nie tak przemocowej, przemocowej że wpadają te rzeczy po cichu w takie kolejne i sobie potem jadą tymi kolejnami już i to jest efekt właśnie niewypowiedzianych jakichś założeń, to jest to moim zdaniem krzywdzące dla no, najczęściej kobiety w tym wypadku, krzywdzące dla dziecka, bo ogranicza się kontakt z jednym z rodziców i jest to bardzo niedobre dla związku. Bardzo niedobre dla związku. Kiedyś nagrałam filmik o tym, do facetów. Dlaczego twoja kobieta nie chce z tobą chodzić do łóżka? Być może właśnie dlatego, że nie zajmujesz się waszym wspólnym dzieckiem. Bardzo jest ona wycieńczona oraz czuje do ciebie żal za to, że robisz to nie tylko jej, ale też temu dziecku. Zakończę takim pytaniem. Kuba, jak wielką miałeś ochotę po całym dniu spędzonym z malutkim dzieckiem na seks? Czy malowałeś się, czy jeszcze zakładałeś obcasy? Nie zakładałem obcasów, ani się nie malowałem. No wiesz, były takie dni, że absolutnie nie miałem na nic ochoty poza tym, żeby się zamknąć w ciemnym pokoju i leżeć tak w komorze deprawacji sensorycznej. Ale wydaje mi się, że właśnie partnerski związek to też taki, w którym wysiłek i zmęczenie rozkłada się porówno. Więc jest wtedy też większa szansa, że obie strony są na tyle wypoczęte, że nie będą chciały. Albo nie będą chciały, albo będą chciały, ale jest też szansa, że coś siebie wykrzeszą. Cudownie, nie wiem, co jeszcze możemy dodać. No to może to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Tak zróbmy. Dziękuję ci. Dziękuję również.